Feng Shui oznacza wiatr i wodę i jest związane z przepływem środowiska. Gdziekolwiek mieszkasz, praca i sen wpływają na ciebie non-stop. To jeden z aspektów życia, na który nie zawsze zwracamy uwagę. Ale jestem pewna, że już doświadczyłeś, że wchodzisz do jakiegoś miejsca i od razu czujesz się jak w domu, czujesz spokój i harmonię. A inne miejsca, do których wchodzisz, nie zostanę tu tak długo. W tym momencie doświadczasz feng shui. Dobrego feng shui i niezbyt dobrego feng shui. Feng shui jest starożytnym, liczącym tysiące lat systemem energetycznym. To nie jest sztuka. Nie nazwałabym tego nauką, ale nazwałabym to systemem energetycznym, który nieustannie na ciebie wpływa. Wpływa na to, jak się czujesz, jak myślisz, jakie są twoje świadome i podświadome doświadczenia. I to wpływa na wszystkich cały czas. Nazywam to prawem przyciągania twojego domu. Chaotyczny dom tworzy chaotyczny umysł i tworzy zamknięte serce. Kiedy twoje ubrania leżą na ziemi, kiedy masz wszędzie pudła i ich nie sprzątasz, tworzysz coraz mniej miejsca do życia, mniej miejsca do pracy, do dobrych relacji. Otwarcie tej przestrzeni wokół ciebie tworzy harmonię w tobie i tworzy harmonię w twoich związkach. Jestem tu, by pomóc ci przejść na wyższy poziom. Jestem bardzo podekscytowana tym wykładem, który wam zaprezentuję. Wdrożyłam kilka bardzo podstawowych kroków. Niektórymi z nich podzielę się teraz na wykładzie online. Bądźcie czujni, bo to może całkowicie zmienić wasze życie. Dołącz do Mary Diamond i dowiedz się, jak możesz ulepszyć swój dom, aby odnieść sukces we wszystkich obszarach swojego życia.